Dla tych, którzy pamiętają wydarzenia w Polsce w latach 1980-81, pytanie, czym była Solidarność, zarówno jako wielki ruch społeczny, jak i ta Solidarność pisana z małej litery. Zwykła międzyludzka solidarność jest pytaniem wciąż żywym. Próbując opisać to oba te zjawiska w swojej książce, sięgnąłem do obrazu, który wydaje mi się najlepszą metaforą, do obrazu Iwana Ejwazowskiego z końca XIX wieku, który opisuje ludzi, wspólnotę, która walczy z żywiołem o przeżycie, gdzie praca każdego, poświęcenie każdego jest równie istotne jak praca innych osób. W 1980 roku chyba jedyną osobą, która próbowała nazwać to, co się wówczas wydarzało w języku podstawowych wartości, w języku etyki, był ksiądz Józef Tischner. Jego najważniejsza książka, Etyka Solidarności, należy do panteonu dzieł opisujących to, czym jest polska wspólnota. Dni Tischnerowskie, które organizujemy po raz 20, jubileuszowe Dni Tischnerowskie, są poświęcone właśnie Solidarności. Miały się one odbyć w 40. rocznicę pierwszej Solidarności, a także w 20. rocznicę śmierci księdza Józefa Tischnera. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy przełożyć to wydarzenie o kilkanaście miesięcy. To był taki czas kilkunastu miesięcy, tak jak pierwsza Solidarność również miała kilkanaście miesięcy. No ale możemy się wreszcie spotkać. Zapraszam serdecznie.